początku wiedzieliśmy, że nie gramy z słabym zespołem, także i po tych 2-0 było widać, że ŁKS nie odpuściło, że zaczęły mocniej się zagrywać, gdzieś tam trochę może więcej nas się blokować. Niestety tak, przegraliśmy mecz, ale final jest taki, jakby było Latwy 3-0, to może nie byłoby takiego smaka, także fajno, że było dużo emocji, fajno, że też pokazaliśmy, że możemy grać dobrą siatkówkę, także nie ma co. Następny mecz środa i trzeba walczyć. No ten tak, ten trzeci set, bo ta końcówka, ten trzeci, czwarty przegraliśmy na różnicę punktu, ale ten trzeci set był taki, że miałyśmy 2-3 błędy końcówki i to może gdzieś tam nas złamało, no, ale nie ma co. Gramy final i gramy o złoty medal, także trzeba walczyć do końca i po prostu już na środę się nastawić na gorącą atmosferę i grać naszą siatkówkę. Tak jest, tak jest, tak jest i obi następny mecz, czy to jest sobota, czy niedziela, już nie wiem, sobota, no to życzę jeszcze pewniejszą halę. No na pewno te dwa pierwsze sety kompletnie nie były pod naszą kontrolą. Byłyśmy trochę na początku bezradne i wydaje mi się, że nie wiedziałyśmy, jak z tego też przede wszystkim wyjść, jak rozwiązać ten nasz problem. Później na pewno zaczęłyśmy wierzyć w to, że jeszcze możemy odmienić los tego meczu. No i wygrałyśmy trzecią partię i no już później po prostu zaczęłyśmy w to wierzyć, że możemy to zrobić. I dzięki temu doprowadziłyśmy do tiebreaka i ten tiebreak też nie zaczęłyśmy tak jak powinnyśmy, ale drużynowo, zespołowo dałyśmy radę to wygrać. Tak, graliśmy bardzo dobrze dwa pierwsze sety, potem to niestety UKS grał lepiej, a my dużo gorzej graliśmy. Mimo tego to byliśmy bardzo blisko trzecim i czwartym, prowadziliśmy w piątym, nie wystarczyło. Czyli naprawdę szkoda, bo mieliśmy okazję, żeby prowadzić 2-0 ten finał, ale przegraliśmy tylko jednego meczu dzisiaj. Musimy być gotowi mentalnie, gotowi, żeby walczyć za kilka dni. Tylko to mnie interesuje, to nie trzeba płakać. Wiemy, że z Górecką, bez Góreckiej, to obojętnie, Gaje, Arackie, to my musimy grać swoją siatkówkę i wtedy to mamy dużą szansę, żeby wygrywać.